Ziemia istnieje 4,5 miliarda lat i wciąż się zmienia. Lądy się zderzają, wulkany wybuchają, lodowce rosną i topnieją. Poryta skorupa ziemska kryje wiele geologicznych zagadek. Jedną z nich jest Park Narodowy Yellowstone. W tym bardzo aktywnym geologicznie miejscu dochodzi do 5000 wstrząsów rocznie. Jest tu mnóstwo gejzerów i gorących źródeł. Czemu Yellowstone jest tak aktywne? Jak powstało tu w górach skalistych? Uczeni odkrywają burzliwą przeszłość tego regionu. Formowały go woda, lodowce i potężne wybuchy wulkanów. Dziś to jedno z najciekawszych miejsc na świecie, pozwalające nam poznać, jak powstała Ziemia. Yellowstone. Park Narodowy Yellowstone to wyjątkowe miejsce na Ziemi. Dzika przyroda i malowniczy krajobraz ściągają tu 3 miliony turystów rocznie. Żeby zrozumieć, jak ono powstało i czemu jest tak aktywne, musimy cofnąć się w przeszłość o miliony lat i zajrzeć do wnętrza Ziemi. Yellowstone leży na wysokiej na 2400 metrów platformie na terenie stanów Wyoming, Idaho i Montana. Park zajmuje obszar 9000 km kwadratowych, mierząc 101 km z południa na północ i 87 ze wschodu na zachód. Leży na szczycie szczególnie niezwykłej i groźnej geologicznej struktury. Co tu jest niezwykłego? Dzika przyroda? Nie. Rozległy krajobraz? Nie. Cały dziki zachód jest taki sam. Niezwykła jest budowa geologiczna tego obszaru. I właśnie ze względu na geologię Yellowstone powstał pierwszy na świecie park narodowy. Niezwykła budowa ściąga do parku naukowców. Zaglądając głęboko w przeszłość, odsłaniają przebieg procesu, który doprowadził do powstania tej wyjątkowej krainy. Geologiczne dzieje Yellowstone ściśle łączą się z powstaniem Ameryki Północnej. Niektóre ze skał liczą ponad 3 miliardy lat i należą do najstarszych na kontynencie. Tylko zbadanie odległej przeszłości pozwala wyjaśnić istnienie tutaj 3,5 tysiąca kilometrów rzek, ponad 300 wodospadów, 10 tysięcy gorących źródeł, wulkanów błotnych, fumaroli i gejzerów. Co te naturalne twory mówią nam o tym miejscu i jego powstaniu? Śledztwo zaczynamy od słynnego Old Faithful. Można się tu wiele dowiedzieć o procesach w głębi Ziemi. Leżący w południowo-zachodniej części parku gejzer średnio co 90 minut wyrzuca 30 tysięcy litrów wrzątku.
W żadnym innym miejscu na świecie nie uwalnia się tyle ciepła, co w Yellowstone. Po 90 minutach odpoczynku Old Faithful wraca do życia. Właściwie nie odpoczywa, tylko się ładuje. Z temperaturą rośnie ciśnienie wody. Pod gejzerem leży wielki system jaskiń, kanałów i przepustów. Woda deszczowa wolno wypełnia podziemne zbiorniki gejzeru. Leżące poniżej gorące skały grzeją wodę przez 1,5 godziny. Nagle trochę wody ucieka przez 15-centymetrową szczelinę. Ciśnienie w zbiorniku spada i woda zaczyna wrzeć. Tysiące litrów wody gwałtownie zmienia się w parę i wytryskuje w powietrze. Gdy ciśnienie jest duże, para prze ku powierzchni. Komora gwałtownie się opróżnia i dochodzi do erupcji. Old Faithful działa, bo w głębi ziemi leżą rozpalone skały. To wyjaśnia też burzliwą przeszłość gorących źródeł na brzegach odległego o 60 km jeziora Indian Ponds. Praca geologa i detektywa są czasem dość podobne. Właśnie staram się określić pochodzenie i historię tej oto skały. Spójrzmy bliżej. Kiedyś był to po prostu luźny piasek. Można było w nim zanurzyć palce. Twardy głaz powstał z milionów drobin piasku. Mikroskop ujawnia, że zbiły się one pod wpływem czynników chemicznych i ciśnienia w głębi ziemi. Jak głaz znalazł się na powierzchni? Lisa Morgan odkryła, że 3000 lat temu został wyrzucony w silnej erupcji ogromnego gejzeru. Wrząca woda, kawałki skał i chmura błota wyleciały na 1,5 kilometra w górę. Później cały ten materiał trafił na ziemię. Nie chciałabym być wówczas w tej okolicy. Indian Ponds wypełnia dziś krater po tamtym wybuchu. Znacznie większy krater Lisa Morgan odkryła w Mary Bay w jeziorze Yellowstone. Ten gejzer wybuchł 13 tysięcy lat temu. Jesteśmy na środku jeziora Yellowstone. Mamy piękny dzień, jest miło i spokojnie. Jednak dno jeziora wcale nie jest spokojne. Badania Morgan wykazały, że gejzery wybuchały wokół jeziora, a nawet pod nim, w okresie od 13 do 3 tysięcy lat temu. Ślady mówią o potężnych erupcjach. Czy ten proces wciąż działa? Na dnie krateru znajdują się kominy gazowe, wyrzucające gorącą wodę i gazy. Chcąc zbadać, skąd gazy się biorą, Jake Lowstern i jego asystent zbierają próbki z gorących źródeł w centrum parku. Przechwytują bąble gazu, zanim dotrą na powierzchnię i zostaną skażone przez zwykłe powietrze. Stawiamy to na 5 minut, żeby tlen zniknął? To bardzo złożona mieszanka gazów, ale nasz sprzęt pozwala na ich precyzyjną identyfikację. Dzięki temu możemy dobrze rozpoznać różne rodzaje skał leżących pod Yellowstone, no i ustalić, jak sytuacja się zmienia w ciągu tygodnia, roku czy nawet dekady.
Analiza gazów wykazała, że najwięcej jest dwutlenku węgla, dwutlenku siarki i siarkowodoru. Te same gazy emitują też wulkany. Jednak główny dowód tego, co się dzieje w głębi Ziemi, odkryto na brzegach gorących źródeł. Te kryształy kwarcu zebraliśmy na skraju zbiornika. Przez lata uformowały tu małą otoczkę wokół źródła. To piękne kryształki. W niektórych widać wtręty żelaza i innych pierwiastków, ale większość ma miłą, jasną barwę w żółtym odcieniu. Kryształy kwarcu tworzyły się w gorącej, roztopionej lawie, która powoli stygła po erupcji z głębi Ziemi na powierzchnię. To dowód, że pod gorącymi źródłami znajduje się wulkan. Pora na końcowy wniosek. Świat Yellowstone istnieje dzięki ciepłu wulkanu. Gejzery wybuchają, bo gorące skały zmieniają wodę w parę. Uciekające spod wody gazy to typowe gazy wulkaniczne. Kwarc wokół gorących źródeł krystalizował w lawie. Z głębin Ziemi płynie wielki strumień energii, która ujawnia się w postaci gejzerów, fumarol i gorących źródeł. Skąd się ona bierze? Z rozpalonej magmy, występującej w wulkanie Yellowstone. Jedno wielkie pytanie pozostaje. Gdzie w tym raczej płaskim regionie leży wulkan? Osobliwy wulkan Yellowstone może być bardzo groźny, dlatego tak ważne jest monitorowanie tego, co tu się dzieje pod ziemią. Yellowstone leży bardzo aktywny system wulkaniczny, który trzeba obserwować. Dlatego podejmowane tu prace badawcze wiążą się też z monitoringiem. Jeśli aktywność wzrasta, chcemy od razu o tym wiedzieć. Żeby móc przewidzieć, jak ukryty wulkan zachowa się w przyszłości, uczeni badają dzieje regionu. Naszym zadaniem jest poznanie geologicznych dziejów tych stron. Mamy tu tyle danych i wskazówek, że praca jest bardzo fascynująca. Uczeni zaczęli badać Yellowstone jeszcze przed powstaniem Parku Narodowego. Jednak ludzie pojawili się tu dużo wcześniej. Datowanie grotów strzał ujawniło, że paleoindianie żyli tu już 11 tysięcy lat temu. Ich legendy o gniewnych duchach trzęsących ziemią zebrała ekspedycja Lewisa i Clarka w roku 1805. Później ludzie gór, tacy jak John Coulter czy Jim Bridger, opowiadali o gejzerach bijących na 20 metrów w górę i gorących źródłach, w których gotowali mięso. Traktowano to jak bajki, ale w roku 1870 geolodzy odkryli tu wypływy lawy i gorące kominy, oznaki aktywności wulkanicznej. Coś się jednak nie zgadzało. Nie było wulkanu. Mówimy, że Yellowstone to jeden z najaktywniejszych wulkanów na świecie. A potem przyjeżdżają tu turyści i badacze i dziwią się. Nie ma dymiącej góry, ani wielkiego krateru. Żadnego widocznego wulkanu. Skoro nie było stożka wulkanu, uczeni szukali innych oznak. Znaleźli je wśród sosen w Lodge Pole.
To jedyne drzewa rosnące na tych ubogich glebach powstałych na odmianie lawy zwanej ryolitem. Skalę tej zawdzięczamy też dokuczliwą plagę moskitów. Ryolit słabo przepuszcza wodę, więc tworzące się tu liczne oczka wodne nie znikają i są idealnym środowiskiem dla moskitów. Jest ich mnóstwo. Teraz też latają wokół mojej głowy. Sosny i moskity są dowodem, że w Yellowstone jest dużo ryolitu. To bardzo ważne, bo lawa ryolitowa daje wyjątkowo gwałtowne erupcje. Jest kwaśna, niezwykle gęsta i lepka, niczym ciasto. Nasycona gazem tworzy piekielnie wybuchową mieszankę. Jak silny wybuch był związany z tą lawą ryolitową? Żeby to ustalić, badacze udali się do odległej Doliny Rzecznej w Meadow Creek, w stanie Wyoming. Drążąc górzysty kraj przez miliony lat, rzeka odsłoniła tu warstwę niezwykłych skał. Pobliski wykop pod drogę ułatwił badanie tajemniczej, ciemnej skały. Spójrzmy na tę próbkę. Widzimy tu fragment pumeksu oraz niewielkie czerwone wtręty. Jeśli weźmiemy cienki przekrój i włożymy pod mikroskop, odkryjemy, że to sprasowane szkliwo. Ciemna skała to obsydian, czyli szkliwo wulkaniczne. To niezbity dowód, że cały ten materiał pochodzi z wulkanu. Obsydian powstaje w szybko stygnącej masie płonącej lawy, gazów i popiołów, która gwałtownie wylewa się na powierzchnię. Tworzy się w jej dolnej warstwie, zgniatany ciężarem gorących szczątków. Popiół, który miażdżył obsydian w Meadow Creek, jest dziś dobrze widoczny. Na dole powstał bardzo zbity obsydian. Wylew stygł i zapadał się pod własnym ciężarem. Lawa ciągle zalewała cały ten region, tworząc blisko 10-metrową warstwę. Z czasem na jej szczycie uformował się współczesny grunt i wyrosły różne rośliny, drzewa i trawy. Badanie składu mineralnego skał wykazało, że pochodzą one z wylewu wulkanu w parku Yellowstone. Ta ogromna masa lawy i popiołu trafiła bardzo daleko od miejsca erupcji. Wybuch więc musiał być potwornie wielki. Uczeni nazwali go superwybuchem. Widzimy tu materiał z superwybuchu, do którego doszło 80 kilometrów stąd. Geolodzy odtworzyli przebieg zdarzeń po wybuchu Yellowstone. Płonące lawiny runęły we wszystkich kierunkach. Pędziły z prędkością ponad 150 km na godzinę, niszcząc wszystko na swojej drodze. Gdy chmura popiołu tu dotarła, mogła mieć temperaturę rzędu 800 stopni Celsjusza, co była rzeka ognia. Jaki los spotkałby kogoś, kto stałby tutaj przed setkami tysięcy lat w chwili,
gdy chmura z Yellowstone ukazała się na horyzoncie. Impet musiał być potworny. Ten ktoś zginąłby natychmiast, a jego szczątki zniknęłyby bez śladu w potężnej chmurze. Dowody wielkich rozmiarów erupcji pomogły rozwiązać zagadkę brakującego wulkanu. Uczeni zrozumieli, że superwybuch musiał roznieść go na strzępy. Roje moskitów wskazują, że park leży na warstwie wybuchowej lawy rolitowej. Obsydian 80 km od Yellowstone mówi o ogromnym zasięgu erupcji. Gruba warstwa szczątków świadczy, że był to superwybuch. Powstaje pytanie. Czy głęboko pod ziemią wciąż kryje się śmiertelne zagrożenie? Przez prawie 100 lat po powstaniu Parku Narodowego Yellowstone nikt nie wiedział, że leży on w jednym z największych kraterów na świecie. Dopiero w latach 60. XX wieku Robert Christiansen odkrył, że formacje skalne na obrzeżach parku, które badał od lat, tworzą ogromny krąg. Porównawszy swoje odkrycia na lądzie ze zdjęciami satelitarnymi NASA z lat 1966-70, ogłosił, że krąg jest brzegiem kaldery o średnicy ponad 70 km. Tylko część brzegu jest widoczna. Reszta praktycznie zniknęła. Odkrycie kaldery niezwykle pasowało do znaleziska w odległej Kalifornii. Uczeni odkryli tam cienką warstwę popiołu, ukrytą pod dzisiejszym gruntem. Taki sam popiół znaleziono w Yellowstone. Także datowania się zgadzały. Obie warstwy powstały 640 tysięcy lat temu, a więc w czasie, gdy doszło do superwybuchu. Później taki popiół odkryto na całym zachodzie kraju. Wybuch w Yellowstone był 80 razy większy od tego, który zniszczył Krakatau w roku 1883. I 2,5 tysiąca razy większy od wybuchu Mount St. Helens z roku 1980. Uczeni zrozumieli, że w tym miejscu leżał superwulkan. Pozostała zagadka. Czy jest tu nadal? A jeśli tak, gdzie się ukrył krater? Gdy patrzymy na ten krajobraz, na pofałdowane wzgórza i lasy, nie widzimy wielkiej dziury w ziemi, jaka powinna powstać po wielkim wybuchu. Musiało zajść coś jeszcze. Wiemy, że erupcjom zawsze towarzyszy wypływ lawy i gdy patrzymy w dal, widzimy ślady wylewów późniejszych od tego sprzed 640 tysięcy lat. Przez setki tysięcy lat stara lawa wietrzała, tworząc grunt pokryty dziś drzewami. Jednak w parku jest też inna lawa, pozbawiona szaty roślinnej. Wypływała kilkakrotnie, ostatni raz 70 tysięcy lat temu. Była znacznie mniej wybuchowa,
szybciej płynęła i wolniej stygła. Pokryła całe Yellowstone, łagodząc jego surowy krajobraz. Na jakiś czas zapanował spokój. Później cały obszar przykryła nowa warstwa, tym razem śniegu i lodu. Lód, który wygładził krawędzie skał, otworzył nowy rozdział w dziejach parku. Zostawił ledwo widoczne ślady. Rysy na skałach wskazują, że wędrował zawsze w ten sam sposób. Na zewnątrz i w dół, od lodowej czapy w sercu parku. Wniosek jest oczywisty. W centrum istniało wielkie wypiętrzenie, dużo wyższe niż okoliczne wzgórza polodowcowe. Jaka siła była tak potężna, by wypchnąć Yellowstone wysoko w górę? Odpowiedź nie jest trudna, jeśli pamiętamy o częstych tu trzęsieniach ziemi. Deformujące się skały trzeszczą i skrzypią, niczym stare skrzypce, a sprawiają to trzęsienia ziemi. Wstrząsy są zapisywane przez sejsmografy w parku. Monitorowanie wstrząsów jest bardzo ważne. Sejsmografy są jak stetoskop, przez który słuchamy, jak bije serce systemu. Bob Smith od lat bada zagadki Yellowstone. Występuje tu do 5000 wstrząsów rocznie, choć jesteśmy w sercu wielkiej płyty północnoamerykańskiej. Uczeni chcieli wiedzieć, co sprawia, że to miejsce jest tak aktywne. Starannie zaznaczyli zasięg i głębokość każdego wstrząsu. Czemu było ich tak wiele? Dopiero w latach 80. symulacje komputerowe pozwoliły im zajrzeć w głąb Ziemi. Fala sejsmiczna po wstrząsie biegnie szybko przez chłodne skały, zaś zwalnia, gdy skały są gorące. Komputer przetwarza zmienną prędkość fali na barwny, trójwymiarowy obraz, ujawniający, gdzie leżą gorące skały. Fale sejsmiczne przechodzą przez skały podobnie jak promienie rentgena przez ciało. Dzięki temu można odtworzyć wewnętrzną strukturę Ziemi. Fale sejsmiczne nakreśliły podziemną strukturę parku i ujawniły, co się działo pod Yellowstone. Istniał tu gigantyczny zbiornik roztopionej magmy. Po wybuchu i wielkim wypływie lawy grunt zapadł się, tworząc kalderę. Dziś fale sejsmiczne wciąż zwalniają pod Yellowstone. To dowód, że komora magmowa wciąż tu jest. Ma 50 km długości, 40 szerokości i 15 głębokości. Jej rozmiary wciąż się zmieniają, gdy przepływa przez nią półpłynna, rozpalona magma. To ukryte, bijące serce Yellowstone. Wciąż deformuje podziemną strukturę, co wyjaśnia istnienie uskoków i trzęsień ziemi. Dzięki ciepłu z magmy mamy tu gejzery i gorące źródła.
Na początku XXI wieku badacze Yellowstone mieli niezły obraz tego, co znajduje się pod parkiem. Choć mogli wówczas zaglądać tylko na kilka kilometrów pod powierzchnię. Później nowe dane i potężniejsze komputery doprowadziły do przełomu. W kwietniu 2006 roku Bob Smith ujawnił istnienie w głębi Ziemi nieznanej dotąd struktury. Obraz nakreślony przez komputery był wstrząsający. Badacze pierwszy raz ujrzeli olbrzyma śpiącego pod Yellowstone. W głębi Ziemi, pod względnie płytką komorą magmową, a nawet pod skorupą ziemską, istnieje tak zwana plama gorąca. Sięga do niej wulkaniczny komin mający co najmniej 600 km długości. Smith zastanawia się, z czym porównać niezwykłą strukturę. Dopiero zaczynamy poznawać budowę i dynamikę tego tworu. Wygląda jak wielka rura lub komin z roztopioną magmą. Plama gorąca pompuje magmę, która topi skały skorupy ziemskiej i wypełnia komorę magmową. A później wybucha, tworząc krater. Zrozumienie, jak krater powstaje, było istotnym momentem śledztwa. Istniały dowody, że takie erupcje zdarzały się w przeszłości wiele razy. W latach 60. XX wieku geolodzy badający równinę rzeki Snake na południowy zachód od Yellowstone odkryli tam ślady dawnych kraterów. Brzegi dawnych kraterów dawno zwietrzały, ale ich zarys widać na zdjęciach satelitarnych. Leżą w linii prostej biegnącej do środka Yellowstone. Każdy następny jest młodszy od sąsiada o średnio 600 tysięcy lat. Badacze odkryli, że to ślady dawnych wybuchów superwulkanu, sięgającego głęboko aż do plamy gorąca. Tak to wygląda, jakby plama wędrowała. Łańcuch mierzy już ponad 1000 kilometrów. Rodzi się nowe pytanie. Jak plama gorąca pod skorupą ziemską może się przesuwać? W roku 1985 wulkanolog William Scott dokonał ważnego odkrycia. Lokalizacje 35 tysięcy wstrząsów w rejonie Yellowstone tworzą ciekawy wzór. Ma on kształt gigantycznej litery V na powierzchni Ziemi. Wyznacza ona dawne położenia plamy gorąca. Czy rzeczywiście plama wędruje, ryjąc skorupę ziemską, tworząc uskoki i wyzwalając tysiące wstrząsów? Prawdziwą odpowiedź dała teoria płyt tektonicznych. Wędruje płyta północnoamerykańska, a nie plama. Łańcuch kraterów na równinie rzeki Snake pokazuje, jak przez miliony lat ląd amerykański przesunął się nad stacjonarną plamą gorąca.
Gdy płyta północna amerykańska przesuwała się nad plamą, topiły się kolejne jej punkty. Tak powstała równina rzeki Snake. Dziś aktywny jest rejon Yellowstone. Wybuchy nad plamą gorąca uformowały wyjątkowy krajobraz parku. Na świecie odkryto więcej plam. Jedna uformowała wyspy Hawaje. Ale Yellowstone to jedyne miejsce, w którym plama znajduje się pod lądem. Każda z dawnych erupcji roznosiła góry na strzępy, a późniejsze wypływy rzadszej lawy z głębin ziemi łagodziły ponury krajobraz. Mamy już wiele dowodów istnienia Yellowstone śpiącego potwora. Plama gorąca tworzy pod parkiem superwulkan. Fale sejsmiczne pokazały, że sięga on bardzo głęboko. Dawne kratery świadczą, że wulkan regularnie wybuchał przez miliony lat. Rodzi się złowieszcze pytanie. Kiedy znów wybuchnie? Pomiary wielkości i zasięgu warstwy popiołów z wybuchów superwulkanu dały przerażające wyniki. Wybuch sprzed 640 tysięcy lat uwolnił ponad 1000 km sześciennych materiału. Wystarczyłoby, żeby przykryć stan Nowy Jork warstwą grubą na kilka metrów. Dziś podobny wybuch zabiłby tysiące ludzi i zniszczył znaczną część kraju. Czy zdarzy się wkrótce? Badanie dawnych wybuchów daje pewne wskazówki. Do erupcji dochodzi średnio co 600 tysięcy lat. Ostatnia nastąpiła 640 tysięcy lat temu. Ale geolodzy wierzą, że pewne znaki uprzedzą nas o zbliżającym się wybuchu. Jednym z nich będzie wzrost liczby wstrząsów. Będzie to oznaczać, że komora magmowa jest pełna i że ruchy magmy deformują skorupę ziemską. W Yellowstone dochodzi do 12 małych wstrząsów dziennie. Dla turystów są nieodczuwalne. Rejestrują je tylko czułe sejsmografy. Ale na początku 2009 roku częstotliwość wstrząsów wzrosła czterokrotnie. W pewnej chwili, w ciągu 10 dni, zdarzyło się ponad 500 wstrząsów o sile do 4 stopni. To już wystraszyło turystów i zaalarmowało uczonych. Jest też druga oznaka wzrostu aktywności wulkanu. Jeśli do komory wpływa więcej magmy, w tym miejscu teren się podnosi. Właśnie to obserwujemy. Wyraźnego dowodu dostarczyło jezioro Yellowstone. Sto lat temu zatonął w nim stateczek obwożący turystów wzdłuż brzegów jeziora. Spalony wrak całkowicie zniknął w wodzie. Ale w ostatnim czasie siły geologiczne sprawiły, że znów pojawił się nad wodą. Mamy tu wrak statku, który spalił się i zatonął tak, że woda go całkiem zakryła. Ostatnio dno jeziora podniosło się. No i w efekcie wrak widzimy na powierzchni.
out of water. Pojawienie się wraku świadczy, że ląd pod jeziorem i wokół niego podnosi się, bo komora magmowa powiększa się. Tempo tego zjawiska jest alarmujące. Cały region parku Yellowstone podnosi się szybciej niż kiedykolwiek w przeszłości. Największy wzrost odnotowano w odległości kilku kilometrów od jeziora. Ustawiony tu nowoczesny odbiornik GPS mierzy, prócz lokalizacji punktu na powierzchni Ziemi, także jego dokładną wysokość. Mała antenka radiowa jest umieszczona na górze stalowego pręta, wkopanego na około metr w ziemię. Gdy grunt się przemieszcza, antenka też to robi. Ląd i odbiornik GPS wznoszą się coraz wyżej. Jesteśmy nad komorą magmową. Począwszy od 2006 roku, cały ten obszar podnosi się od 5 do 8 cm rocznie, w dodatku coraz szybciej. Monitorujemy to zjawisko, wykonujemy pomiary i obserwujemy deformację gruntu. Czy to oznacza, że superwulkan wkrótce znów wybuchnie? Pytanie, co się zdarzy w Yellowstone, jest fascynujące. Ja i moi koledzy geolodzy bardzo chcielibyśmy znać na nie odpowiedź. Uczeni uważnie śledzą aktywność wulkanu. Celem nauki jest poznać i zrozumieć procesy. Tu sprawa jest o tyle ważna, że istnieje duża możliwość wybuchu lub trzęsienia ziemi. Te kataklizmy uformowały ten region i nie ma wątpliwości, że kiedyś znów się zdarzą. Śledztwo w Yellowstone wykazało, że drzemiący tu superwulkan zaczyna się budzić. Old Faithful jest dowodem, że z głębin płynie ciepło. Obsydian mówi nam o potężnej erupcji. Sejsmografy notują tysiące wstrząsów. Fale sejsmiczne ujawniają ogromną komorę magmową. Pojawienie się zatopionego wraku świadczy, że teren się podnosi. Jednak na główne pytanie wciąż nie mamy odpowiedzi. Kiedy wulkan znów wybuchnie? Wiemy, że magma się zbiera i że do wybuchu w Yellowstone na pewno dojdzie. Nie wiemy jednak, kiedy on nastąpi i czy będzie tak niszczycielski, jak w przeszłości. Śledztwo kończymy poważnym ostrzeżeniem. W geologicznej skali czasu kolejny superwybuch w Yellowstone jest o krok. Może zdarzy się za 10 lub 100 tysięcy lat. A może już jutro. Zamknie się kolejny rozdział wielkiej opowieści o powstaniu Ziemi. Wersja polska to ja Studios. Tekst Marek Baran. Czytał Remigiusz Fladrowski.